Siemka do siemka, masz swój ręcznik, bo zabieram Cię dzisiaj na największą plażę w Indiach. Nazywa się Marina Beach. No i muszę Ci powiedzieć, że im bardziej się zbliżamy, tym wyraźnie na ulicach robi się coraz mniej krów i coraz mniej kup. Ale to tylko wstęp. Zostań do końca, bo chcę Ci dzisiaj przybliżyć bardzo poważny temat, bardzo gorący, jak samo południe Indii, temat, jakim jest mandala kobiet. Opowiem Ci, na czym polega wyłudzanie pieniędzy w tego typu zrzeszeniach. Dodam również, pod jakimi innymi nazwami ukrywa się ten przekręt. Także koniecznie posłuchaj i nie daj się oszukać. Jest godzina 19:19. Czas na wpadkę z podróży. Marina Beach jest olbrzymia. Z całą pewnością to jest największa plaża, jaką widziałam i jak zapowiadałam, to jest najdłuższa plaża w Indiach, bo nie uwierzysz, wyobraź sobie, że ta plaża ma aż 12 km długości. Ja to sobie wyobrażam jak z domu do dziadków na wsi. Ale żebyś i Ty mógł i mogła sobie wyobrazić, to posłuchaj. Nie dość, że ona ma 12 km długości, to wiadomo, że końca nie widać. To w dodatku Marina Beach jest tak szeroka, że gdy jesteśmy już na brzegu, to w ogóle nie widać jeszcze linii wody. Ciężko to sobie naprawdę wyobrazić. No ale chodź. Jest już po 18:00, zaraz będzie zachód słońca, piasek tak ciepło otula stopy, masuje, peelinguje. Także marsz do oceanu. Idziemy. A gdy mamy ostatnie 5 kroków do wody, to drogę przecina nam biała. Patrzycie na siebie. Cześć. Okazuje się, że to Rebeka z Treviso, ale mieszka w Londynie. I dalej już wszyscy razem idziemy sobie wzdłuż linii oceanu. Och, jak jest przyjemnie. Woda delikatnie obmywa nasze stopy, ale nie wchodzimy głębiej, bo od razu robi się bardzo głęboko. W ogóle nikt się nie kąpie, wszyscy tylko spacerują po brzegu. No i ciągle ktoś chce z nami zdjęcie. To jest serio męczące. Nawet Rebeka mówi już, że może powinnyśmy brać jakieś drobne za te zdjęcia. I muszę Ci powiedzieć, że nie wiem jak Ty, ale mnie to już serio męczy i zaczynam zwyczajnie odmawiać. Nie wszyscy będą mieli z nami zdjęcie. No sorry. No i popatrz na to, popatrz co się dzieje. Woda wyrzuca na brzeg biednego, smutnego, martwego delfina. Nie mogę w to uwierzyć, że mój pierwszy delfin w życiu z bliska to taki smutny, nieoddychający widok. Biedny delfinek. Słuchasz podcastu Podróże poniżej pasa. Kilka zdań o naszej koleżance Rebece. Rebeka właśnie przyleciała ze Sri Lanki i opowiada mi, że to już jest jej 4. raz w Indiach i że później jedzie do Nepalu. Mówi też nam o swojej pracy freelancera. Mówi, że jest tłumaczem i dodatkowo podkłada głos do reklam. No i ja jestem zafascynowana. Myślę, że wszystko to mogłabym robić i ja. Więc idziemy razem, rozmawiamy i słuchając tej historii, wyobraź sobie, dochodzimy do końca tej plaży, a Rebeka proponuje, że może pójdziemy razem na kolację. No i ja oczywiście zgadzam się. Idziemy na wegetali, czyli taki wegetariański zestaw obiadowy, który można zjeść też na kolację. Opowiem w innym odcinku o indyjskim jedzeniu. A tymczasem wróćmy do historii Rebeki, bo tam się będzie działo. Otóż Rebeka zaproponowała, że może pójdziemy i na spokojnie pogadamy sobie dalej u niej w hotelu, bo mówi, że już praktycznie jesteśmy pod jej hotelem. I mówię jej, ale fajny hotel, mają nawet moskitiery. A ona troszeczkę się uspeszyła i mówi, że to jest jej prywatna moskitiera, bo ona ma uczulenie na ugryzienia komarów i obsesję na punkcie malarii. Także jeździ ze swoją moskitierą. No i opowiada mi historię ze Sri Lanki. Opowiada mi, że poznała tam chłopaka, który się w niej zakochał. Taka naprawdę romantyczna historia o chłopaku, który pierwszy raz rozmawiał z dziewczyną z obcego kraju, był taki bardzo nieśmiały i namawiał ją cały czas, żeby została dłużej. I jak ona w końcu się zgodziła, no to zaprosił ją na kolację i opowiadał, że to była pierwsza kolacja z dziewczyną, potem pierwszy pocałunek w policzek. I ja bym nie uwierzyła. No i ciężko w to jest uwierzyć, bo ona mówiła, że ten chłopak miał 25 lat. No ale nie skończyłyśmy tej historii. Nie wiem, co tam dalej wyszło z tej miłości, bo wyobraź sobie, że wybiła godzina 21:55, a Rebeka zaczęła krzątać się i podała mi do ręki regulamin. Zaczęła przeżywać, że w tym regulaminie jest informacja, że ona może mieć gości tylko do 22. I mnie wyprosiła. Serio. I ja wyszłam z tego hotelu. Byłam taka przestraszona, bo pierwszy raz znalazłam się w nocy na ulicy Indii i tam nie było za dużo świateł w tej dzielnicy. Wszystko dookoła było czarne i z tej czarnej nocy wyłaniały się nie żadni ciemnoskórzy ludzie. Ich w ogóle nie było widać. Ja widziałam tylko takie świecące się oczy, tak jak muzułmanki są całe przykryte swoim strojem i tylko z burki widać oczy, to tutaj to wyglądało tak samo, tylko że po prostu oni się stopili z otoczeniem i tylko te oczy się świeciły. No straszne to było. I chciałam jak najszybciej wracać do domu Divi, tam gdzie miałam swoją ostatnią noc. Podróże poniżej pasa to historie, jakich nie opowiedzą ci znajomi. No i teraz o tej przestrodze. Będę opowiadać o Woman Mandala. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszałaś albo słyszałeś. Opowiem ci, jak ja się dowiedziałam o tej mandali i jak Rebeka próbowała mnie wciągnąć do tej mandali. Tylko że to już było kilka miesięcy po naszym spotkaniu. My cały czas miałyśmy kontakt, bo tak jak mówiłam, mnie interesowały jej doświadczenia, jeżeli chodzi o Indię i o Nepal. Dużo sobie gadałyśmy, wysyłałyśmy sobie wideo i któregoś razu ona mi wysłała kilka wideo takich nagrywanych z ręki. Na każdym wideo była uśmiechnięta kobieta, z różnokolorowe kobiety w różnym wieku, z różnych krajów i one wszystkie opowiadały, jaką tworzą cudowną grupę wsparcia i że to jest w ogóle najlepsze, co może spotkać kobietę, że to jest taka odskocznia, że to jest cud, miód i orzeszki i że to się dodatkowo nazywa mandala kobiet. No i nie ukrywam, że to było bardzo ciekawe dla mnie, taka grupa kobiet z całego świata, którą mogę zapytać o wszystko. Wtedy jeszcze w ogóle ja nie miałam pojęcia, że na Facebooku istnieją takie grupy. I zaczęłam sobie z tymi dziewczynami rozmawiać. Okazało się, że one się spotykają online, mają taką swoją grupę na WhatsApp, gdzie można pisać codziennie, a co tydzień dostają jakieś tam zadanie do wykonania, takie zadanie rozwojowe i później mają też spotkanie na żywo z wideo wszystkie razem i omawiają sobie rezultaty tego swojego zadania. Posłuchaj o całej tej idei. Tutaj zacytuję ci, jak one to określały, że ta mandala to jest niehierarchiczne, feministyczne, duchowe, tajne stowarzyszenie z zamkniętą grupą wsparcia emocjonalnego, której celem jest wzmocnienie pozycji kobiet. No bajka, co nie? Kto by się nie skusił dołączyć do takiego tajnego stowarzyszenia, którym celem jest rozwój każdej kobiety, wspieranie w tym rozwoju. I to wszystko było takie piękne przez kilka dni, jak rozmawiałyśmy. I jak to wyglądało? Wyglądało to tak, no, że jak mandala, no to wiadomo, składa się z okręgów i przystępując do tej mandali zaczyna się tak jakby od pierwszego szczebla, od tego zewnętrznego okręgu i wraz ze swoim rozwojem przechodzi się przez kolejne szczeble tej mandali. Na przykład to było podzielone ze względu na żywioły. Ten największy okrąg to był ogień, czyli tak zwane dawczynie, darczynie. I później im bardziej do środka, tym były inne żywioły. Czyli było tak, na górze było 8 kobiet, które są powiązane z żywiołem ognia i z dawaniem. Później było mniejszy okrąg 4 kobiet, które były powiązane z żywiołem powietrza. I już tutaj ci wytłumaczę, że te kobiety były takimi naganiaczami. Ich zadaniem było znaleźć te 8 kobiet. Każda musiała zaprosić 2 kobiety do tej mandali, do tego kręgu wsparcia. I nad nimi w środku było kółko, gdzie były tylko już 2 kobiety i to one były związane z żywiołem ziemi i one były takimi jakby asystentkami, powiedzmy, a tak naprawdę to tylko czekały na rozpad tej mandali, bo to polegało na tym, że za każdym razem jak zgromadziło się 15 kobiet, bo jeszcze w środku była jedna woda, tak zwana ta, która bierze, ta, która odbiera. No i jeżeli już się zebrało 15 kobiet w takiej jednej mandali, no to ona się dzieliła na pół i znowu ten proces zaczynał się od początku. Nie wiem, czy ja to jasno tłumaczę. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie zapytać się na Instagramie Podróże poniżej pasa. A teraz wyjaśnię, na czym polega to oszustwo. Zacznijmy od tego, że taką pierwsza lampka zapaliła mi się, kiedy te kobiety prosiły, żeby utrzymywać to stowarzyszenie w tajemnicy, szczególnie przed mężczyznami, ale one mówiły też, żeby nie wierzyć w opinie odnośnie tej mandali w internecie i żeby w ogóle nic nie wyszukiwać, bo to są kłamstwa. Później wytłumaczyły mi, że każda kobieta wnosi do tego okręgu specjalny podarunek. Czyli te 8 na zewnątrz to są te, które dają. A ta, która jest w środku, te wszystkie podarunki otrzymuje. Czyli ta woda w samym centrum wszystko bierze. Jak się te 8 babek zbierze, każda swój prezent odda, ta w środku to dostaje i wtedy mandala dzieli się na pół i znowu te 8 stają się wtedy naganiaczkami i każda znowu musi zaprosić 2 i tak to się dzieli i dzieli w nieskończoność. Tak, przynajmniej one mówią, że w nieskończoność. W ogóle ja prawie w to uwierzyłam. W tą całą taką piękną, cykliczną ideę. Bo one oczywiście obiecywały, że każda z nas dojdzie do tego etapu, gdzie to ona otrzymuje te wszystkie prezenty. A jakie to prezenty? No, ta mandala, do której zaprosiła mnie Rebeka, to tam tak jakby wejście do tej mandali wiązało się z wpłatą, bagatela na pierwszym szczeblu, 1444 funtów. To była ich magiczna liczba. Ja pamiętam, że nawet wtedy tyle na koncie nie miałam. Na całe szczęście, bo one tak potrafią omawiać, że naprawdę kobiety wpłacają te pieniądze. Tam są różne kwoty, w zależności od tego, z jakiego kraju jest ta kobieta, która właśnie rządzi tą mandalą, to wtedy są różne kwoty, różne waluty. No ale to 1444 funty to było akurat w tej mandali. Ale ja już rozmawiałam kilkakrotnie z innymi dziewczynami na temat ich mandal i wiem, że są różne kwoty, różne waluty, większe, mniejsze. Ale co jest najważniejsze, no to, że do tej pory dziewczyny, które ja znam i z którymi prywatnie ja rozmawiałam, przyznały mi się, że te mandale oczywiście się rozpadły i one straciły te swoje pieniądze. Chociaż przystępując do tej mandali, one cię zapewniają, że w każdej chwili możesz odejść i że te pieniądze ci zostaną zwrócone, no to wcale to tak nie wygląda. Te kobiety na poziomie powietrza, czyli te naganiaczki, będą ci mówiły, że to jest oparte na cykliczności i że każda kiedyś zostanie biorcą, czyli wodą, więc one wabią nowe osoby, aż do tych 15 kobiet w grupie. Wtedy mandala się udzieli na pół. Ta woda ze środka zgarnia całą kasę, czyli w tym przypadku ponad 11 000 funtów. Ponaganiasz i inwestujesz, wkładasz w to 1000, a wyjmujesz 11 000. Także samo myślenie o tym, że kiedyś ty dajesz 1000, a za to za kilka miesięcy, jak one to obiecują, dostaniesz 11 i ile jeszcze w ogóle wsparcia, to naprawdę nie jest trudno złapać taki haczyk. Co myślicie? Zdecydowalibyście się, jeżeli ktoś wam mówi, że wpłacacie 1000, a za kilka miesięcy dostajecie za to 11 000. Kto by się nie skusił? No pomyślcie sami. One oczywiście cały czas powtarzają o siostrzeństwie, o wspólnocie i o tym, jaka to jest sekretna organizacja. A tak naprawdę to jest bzdura. To jest bzdura, mówię wam to serio. To jest nic innego jak dobrze znana albo niektórym może mniej znana piramida finansowa, gdzie wykorzystuje się innych, żeby tylko załapać ich na ten najniższy szczebel, żeby oni tam wpłacali swoje oszczędności, no a bogaci się tylko ten najwyższy szczebel. Także proszę was, uważajcie na tego typu oszustwa. Jeszcze powiem wam, pod jakimi innymi nazwami ukrywał się ten ruch. Ja na przykład znam takie nazwy jak tak, mandala, o której wam mówiłam, to cała nazwa to jest Mandala Women Circle. Ale słyszałam też na przykład, że kobiety zrzeszają się pod nazwą Loom albo Gift's Circle, czyli kółko podarunków, albo pętla, albo też Lotus Group. Nie zawsze jest tak, że te szczeble są nazywane żywiołami, ale też mogą być innymi rzeczami, właśnie na przykład związane z lotosem. Także proszę was, zapamiętajcie i uważajcie, żeby nie dać się w to wciągnąć, a jeżeli słyszycie, że ktoś zastanawia się nad tym, czy nie przystąpić do tego typu siostrzanego wsparcia finansowego, to koniecznie zaproście ją do słuchania tego odcinka. No i do usłyszenia pojutrze. Opowiem o kolejnej przygodzie z couchsurfing. No, niezłej przygodzie z couchsurfing. I jeżeli słuchasz mnie po raz pierwszy, to zapraszam koniecznie na 23 odcinek o spaniu za darmo i o korzyściach z couchsurfing. No, to tyle. Do zobaczenia na Instagramie i do usłyszenia pojutrze. Nandri.